Jestem emerytowanym profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mój ojciec Stefan Łuksza przed wojną był pracownikiem Policji Państwowej. Równocześnie był podporucznikiem rezerwy. Pracował początkowo w Policji w Tomaszowie Mazowieckim, potem w Sędziejowicach, a następnie został na własną prośbę przeniesiony do posterunku w Widawie, gdzie został komendantem tego posterunku policji. Dwie rzeczy pamiętam. Pierwsza rzecz, jak ojciec, pracując jeszcze chyba w Tomaszowie Mazowieckim albo w Sędziejowicach, znalazł mordercę domokrążcy. Po prostu był domokrążca, który chodził, to był, nie wiem co, nawet Żyd nie był, sprzedawał jakieś rzeczy i naraz zniknął. Okazało się, że został zamordowany i ojcu się udało odnaleźć jako policjantowi, nawet gdzieś chyba jakieś zdjęcie miejsca, ale to już nie znajdę, tego nie ma ludzkiej siły. I prawdopodobnie ta pochwała, która tam się pojawiła, była prawdopodobnie związana z tą aktywnością taty. Druga sprawa może wydawać się trochę śmieszna. Mianowicie, no, ci, którzy działali w partii komunistycznej przed wojną, nie cieszyli się dobrą opinią i pamiętam, że tata gdzieś miał jakieś rewizje, miał kogoś zatrzymać z działaczy tych komunistycznych. No ale się okazało, jak przyszedł do niego żona, ileś dzieci, no jak tego, no jak zatrzymywać, więc opierniczył go i powiedział, a teraz uciekaj, a ja będę w powietrze strzelał. Powiem, żeś mi uciekł. No i tak zrobił. Tamten uciekł, tata strzelił dwa razy, no cholera, uciekł mu. Także ojciec co wspominał, no że policjant przed wojną cieszył się jakąś taką, no estymą, poważaniem. I pamiętam, tak jak mówił, że jak on szedł ulicą, to wszyscy na niego patrzyli szacunkiem. Naprawdę. Że ten mundur, który nosił, to był mundur, który powiedzmy cieszył się szacunkiem ludzi. Być może istotne byłyby informacje, które poprzedzają fakt zatrudnienia mojego ojca w Policji Państwowej. A dlaczego? A dlatego, że historia jest troszkę może i dziwna, może nietypowa, ale wydaje mi się, że stosunkowo ciekawa. Mój ojciec urodził się we wsi Budy, gmina Michałowo, w ówczesnej guberni grodzieńskiej. Był najmłodszym z rodzeństwa, miał dwie siostry i starszego brata. I jako najmłodszego z rodzeństwa jego ojciec, a mój dziadek, również Stefan Łuksza, postanowił, żeby ojciec zdobył wykształcenie. A konkretnie padł na pomysł, żeby ojciec został księdzem. Prawdopodobnie dziadek doszedł do wniosku, że kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie pobodzie. I dlatego zdecydował się wysłać ojca do niższego seminarium duchownego. Tym niższym seminarium duchownym było seminarium w Nowogródku. W pewnym momencie to seminarium zostało przeniesione do innej miejscowości i mój ojciec się zdecydował, a właściwie dziadek chyba się zdecydował, żeby przenieść się z Nowogródka do Warszawy i ojciec trafił do niższego seminarium duchownego archidiecezji warszawskiej. Zdał egzamin końcowy, który był uznawany jako egzamin maturalny 11 czerwca 1931 roku. Nawiasem mówiąc, chciałem podkreślić, że ta nauka w seminarium wcale do tanich nie należała. Za rok nauki w Nowogródku dziadek płacił za ojca 90 zł, za miesiąc, przepraszam, 90 zł miesięcznie, co było znaczącą kwotą. Konsekwencją tego, jako ciekawostkę powiem, była decyzja mojego dziadka, że ojca należy wydziedziczyć z podziału majątku. Dlatego, że koszty związane z jego wykształceniem były na tyle duże, że trudno było jeszcze przydzielać mu część gospodarstw. Po zdaniu matury ojciec został skierowany do szkoły podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej. W tej szkole przez 16 miesięcy pobierał nauki wojskowe, ukończył tą szkołę. Ukończył 12 sierpnia 1932 roku. Mianowicie zdecydował się podjąć pracę w policji. Uzyskał ze szkoły podchorążej stopień kaprala podchorążego. I żeby pracować w policji, trzeba było dalej się uczyć, dalej się kształcić. I dlatego ojciec został skierowany na 6-miesięczny kurs w szkole szeregowych policji w Mostach Wielkich. Ukończył ten kurs i
został przyjęty do pracy w komendzie powiatowej w Brzezinach w roku 15 grudnia 1933 roku, a konkretnie został skierowany do posterunku w Tomaszowie Mazowieckim. Bo wówczas Tomaszów Mazowiecki nie był miastem powiatowym, miastem powiatowym były Brzeziny. Tam w tymże posterunku spotkał mojego przyszłego dziadka Henryka Wysockiego. No i poznał jego córkę Stefanię, a moją matkę Stefanię Wysocką. No i teraz już wracamy do początku. Potem były Sędziejowice, potem była Widawa. Rodzice mieli wziąć ślub w 1939 roku. Mój ojciec jest urodzony 24 grudnia 1909 roku, więc miał 30 lat, kiedy się zdecydował na małżeństwo. Niestety wybuch wojny pokrzyżował te plany. Ojciec został zmobilizowany wraz ze swoim motocyklem, prywatnym motocyklem marki Rudź, do 28 Pułku Piechoty Armii Łódź i został skierowany do zwiadu armii. Jako mający własny motocykl, czyli był mobilny, mógł się poruszać. W tym zwiadzie różne zadania miał, między innymi, jak wspominał w notatkach, które zostawił, niewielu, 7 stron notatek, miał za zadanie ochraniać władze polskie, które wyjechały do Rumunii i był świadkiem wyjazdu do Rumunii wszystkich władz, to znaczy z prezydentem, premierem, ministrem policji i tak dalej. To był wrzesień, druga połowa września 1939 roku. Problem był, co robić dalej. Jak sam pisze w tych notatkach, które mam nadzieję, że zostaną tutaj sfilmowane i króciutko pokazane, mógł opuścić Polskę, ale nie chciał. Czuł się w obowiązku walki, słuchał, co dalej robić. Radio podawało różne informacje. Jedne, że to jest klęska, drugie, że jeszcze powstała nowa armia. 17 września pojawiły się nad Chorodenką samoloty z czerwonymi gwiazdami. Rosjanie wkroczyli, żeby, jak to twierdzili, zabezpieczyć rdzenną ludność przed najeźdźcami. Ojciec wraz z panem Gwardzikiem, niestety imienia jego nie znam, też policjantem, no zdecydowali się, że trzeba coś robić i udali się właśnie w kierunku Chorodenki, gdzie natknęli się na oddziały rosyjskie. Przezornie zdjęli dystynkcję. Mój ojciec był podporucznikiem rezerwy od 1935 roku. Gwardzik prawdopodobnie również. Rosjanie szybko się zorientowali, że nie są szeregowcami i po prostu umieścili w jakimś obozie zbiorczym, twierdząc, że po rejestracji zostaną zwolnieni do domu. Po kilku dniach okazało się, że wszyscy ci, którzy pochodzą z terenów, które zostały zajęte przez Niemców, zostają nadal w rosyjskiej niewoli do czasu wyjaśnienia sytuacji, jak to nazwano. I tutaj mogę bazować na tych 7 stronach pamiętnika napisanych przez ojca. Pamiętnika, które kończą się dziwnie. Po pierwsze, kończą się przecinkiem, a nie kropką, albowiem ojciec pisał niecałą prawdę. Bał się napisać prawdę. Pisał te pamiętniki na początku lat 70. ubiegłego wieku, wówczas, kiedy do konstytucji PRL-u była wpisana przyjaźń do Związku Radzieckiego. Użyłem słowa miłość, też można by to w ten sposób potraktować. Pisanie o tym, co robili z polskimi jeńcami, groziło po prostu więzieniem. Matka się nigdy nie chciała zgodzić, żeby ojciec pisał prawdę i ojciec w pewnym momencie chyba wstał od biurka, wyszedł i uznał, że pisanie niepełnej prawdy nie ma sensu. Ale te 7 stron zostało. Pierw jechali transportem, potem ich goniono na nogach, w kolumnie, pośrednie obozy gdzieś w polach były ogrodzone drutem kolczastym. Niestety Rosjanie traktowali tragicznie polskich jeńców. Tych, którzy ich nie mogli iść, po prostu zabijali. I to, jak ojciec twierdził, nie rozstrzeliwali, tylko brali na koniec kolumny i sztykiem do ziemi, bo szkoda było kuli. A w dodatku po co miał ktoś słyszeć? Natomiast jedno mi utkwiło w głowie z opowiadań jako dziecko. Pamiętam, kiedy ojciec opowiadał, jak w takim obozie przeznaczonym tylko na przenocowanie zobaczyli obok kartoflisko z rosnącymi jeszcze
ziemniakami, przecież to był wrzesień. Jeden z jeńców przeszedł przez drut kolczasty, bo to był tylko sam drut kolczasty bez prądu, wyrwał krzak i wtedy patrzał i został na tym polu. Po jakiejś godzinie następny poszedł i też go zastrzelili. Dopiero nad ranem, kiedy chyba któryś ze strażników przysnął, trzeci przyniósł krzak z dwoma wiszącymi ziemniakami. Taka była cena życia. Dwóch ludzi, dwóch jeńców za dwa ziemniaki. Potem dostali się ojciec wraz z tymi, którzy zostali do niewoli wzięci, do obozu Talica. Gdzieś na filmie jest dokładnie podana lokalizacja, gdzie spotkali żołnierzy z armii Bohaterowicza i Smorawińskiego. Tam nastąpiła segregacja. I do dziś pamiętam, jak ojciec opowiada, jak wsadzili ich do wagonów bydlęcych, upchali ile się zmieściło, zadrutowali wagony i wieźli przez 5 dni do Ostaszków. Bez jedzenia, bez picia. Część ludzi już wypadła z wagonów, bo zmarła po drodze. I potem zaczęła się gehenna obozowa. To może jeszcze tylko dwie króciutkie jak gdyby uwagi dotyczące pewnych zdarzeń, które miały miejsce, kiedy kolumną szli w głąb Rosji. Pierwsze zdarzenie było, kiedy przekraczali rzekę Zbrucz. Była to rzeka graniczna Polski przedwojennej. Mieli świadomość, że opuszczają Polskę. I wówczas jeden z jeńców wszedł na drzewo i zaśpiewał piosenkę, w której zmienił tylko jeden wyraz i praktycznie wszyscy się popłakali. Zaśpiewał: Polaku, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczyzny? Zmienił tylko góralu na Polaku. Ojciec mówi, że po wysłuchaniu tej pieśni aż go coś w sercu ścisnęło. I drugie zdarzenie, które miało miejsce, jak już przekroczyli Zbrucz, to Rosjanie od czasu do czasu pozwalali miejscowej ludności dać kawałek chleba, żywność tym ludziom, których gonili, jako że karmili ich tragicznie, prawie nic tam jeść nie dawali po drodze. I ojciec wspomina słowa starego Ukraińca, który podał mu kawałek chleba i powiedział, co następuje. My dumali, że wy przyjdziecie k nam jak oswobodzicieli, a wy przyszli k nam jak wojennopłonni. Czyli dla tych, którzy nie znają języka rosyjskiego, myśleliśmy, że przyjdziecie do nas jako oswobodziciele, a wy przyszliście do nas jako jeńcy wojenni. To świadczy też i o podejściu miejscowej ludności do obecności Rosjan na ich terytorium. Ojciec już o tym nie pisał, bo przestał pisać. Nie mógł pisać, czasami opowiadał. Warunki były tragiczne. Nie było wody, już nie mówiąc o ciepłej, nie było zimnej wody, była od czasu do czasu. Nie było się gdzie umyć, nie było co uprać, a co najgorsze, nie było jedzenia. Zresztą po drodze do obozu też nie było jedzenia, jedzono byle co. Nawet niektórzy liście próbowali jeść, żeby przeżyć. Warunki były absolutnie tragiczne, a najgorsze były robactwo, wszy, które się rozpleniły. W tymże obozie było kilka tysięcy ludzi, no w tej chwili książki podają, że było około 6400 osób w obozie w Ostaszkowie. Był to konkretnie obóz na wyspie Stołobna, a na jeziorze Seliger. Ostaszków to stacja kolejowa, na którą przywożono jeńców. Warunki życia, wszy, brak jedzenia spowodował, że ludzie załamywali się psychicznie. Ojciec, który wówczas miał 30 lat, był w pełni sił, zaczął myśleć o ucieczce. Trudno też uciec z wyspy. Wprawdzie na tą wyspę most prowadził jakiś tam, bo to wyspa była dość blisko brzegu, ale pewnego dnia listopadowego, chyba 21 listopada 1939 roku, Rosjanie zaproponowali, żeby się zgłosili na ochotnika jeńcy do załadunku barek, które mają przywieźć towar z Ostaszkowa na wyspę. Ojciec wraz z gwardzikiem, wraz z Leopoldem Zawiszą, jak gdyby wyczuli moment, że można się wyrwać z wyspy i zgłosili się na ochotnika. Załadowali tam te barki. Dzień listopadowy trwa krótko i kiedy już właściwie kończyli pracę, rozległ się gwizd parowozu. Na stację wtoczył się pociąg towarowy jedący nie na wschód, tylko na zachód. Zorientowali się, ojciec się zorientował i jego koledzy, że Rosjanie gdzieś nie za bardzo pilnują i w biegu wskoczyli do pociągu. Udało się.
Nie odjechali niezauważeni, bo zawsze można było semafor spuścić, prawda? Bez jedzenia, bez niczego, w tych ubraniach, w których byli, odjechali. Postanowili się skontaktować z maszynistą pociągu. I to już mi brat opowiadał, mój niestety nieżyjący brat, który lepiej pamiętał pewne rzeczy, że przedostali się po wagonach do maszynisty, powiedzieli, kim są i poprosili, żeby ich przewiózł tak daleko na zachód, jak może. Chcieli mu nawet zapłacić za to. Jeden z tych uciekinierów, nie wiem który, miał w obcasie złote dolary. Wyjął nawet tego złotego dolara i chciał wręczyć temu maszyniście. Ten maszynista, starszy człowiek, popatrzył na niego i powiedział: a ty durak, a co ja z tym zrobię? Nic za to nie kupię, a jak u mnie znajdą, to mnie zastrzelą. Ale mówi, u ciebie takie fajne, ciepłe rękawice są. Daj mi te rękawice, do was przewiozę. I za te rękawice ich przewiózł. A w jaki sposób? No w sposób dość taki dramatyczny, mianowicie zakopał ich w węglu. Tender jest za lokomotywą. Teraz mało kto wie, jak lokomotywa wygląda, bo już są same elektryczne bądź spalinowe. Ale typowa lokomotywa, tak jak w wierszu Tuwima, ciągnęła tender z węglem i tam ich gdzieś przysypał tym węglem, żeby nikt ich nie zobaczył. I tak daleko, jak on jechał na zachód, tak daleko ich tam gdzieś wywiózł, kilkaset kilometrów. Tyle byli bliżej granicy. A potem postanowili się dostać do Polski. Tak jak stali, tak jak wyszli. Udało im się ukraść suszące się na płocie gdzieś ubranie, gdzieś w jakiejś wiosce, no żeby nie razić tymi mundurami wojskowymi. Nie wiem, na ile to pomogło. Ale udało im się przedostać, mimo braku jedzenia, mimo wszystkiego, przez granicę, ówczesną granicę niemiecko-rosyjską. Ojciec nie zdecydował się, żeby w Białostockie do ojca swojego się udać, bo wiedział, że tam go NKWD znajdzie. Niestety po przekroczeniu granicy złapali ojca Niemcy i umieścili go w takim przejściowym jakimś obozie, o którego istnieniu część historyków ma wątpliwości, ale ojciec podaje w niektórych swoich jakichś życiorysach obóz w Chotyłowie koło Lublina, gdzieś był jakiś taki przejściowy dla osób, które przekraczały granice, które skądś się tam znalazły. Stamtąd udało się ojcu uciec po kilku dniach dosłownie. Wykorzystał znów fakt, że Niemcy pozwalają dokarmiać więźniów tego obozu przez miejscową ludność, więc jak miejscowa ludność z koszykami, z chlebem podeszła pod drut kolczasty, to tata się zorientował, że ten Niemiec patrzy w lewo, ten w prawo, nadepnął drut, zanurkował, wziął koszyk, od którego się zaczął rozdawać chleb, prawda, a potem Niemcy ich odgonili, więc tata razem z nimi się jakoś ewakuował. Jeszcze w połowie grudnia zawitał do Tomaszowa Mazowieckiego. Potem, jak już był w Polsce, nawiązał kontakt z Polakami. Tamci dali znać gdzieś do Tomaszowa, dostał jakieś lewe dokumenty. Nie znam całej historii. Pojawił się w Tomaszowie Mazowieckim strzęp człowieka. Z ważącego blisko 100 kg, dobrze zbudowanego człowieka, był prawie mojej postury. Ja też ważę w tej chwili ponad 100, nawet tata był szczuplejszy, był ciut niższy ode mnie. Ważył 65 kg, zawszony, brudny. Mama opowiadała, że rozebrali go na środku kuchni i wszystko wsadzili do pieca i spalili. Całe ubranie z tym, co w tym ubraniu było. Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, we wrześniu mieli się pobrać z moją matką. Podjęli decyzję, żeby się pobrać w święta Bożego Narodzenia, więc kilka dni po jego powrocie z niewoli. Czyli pobrali się. No i trzeba było zacząć wieść życie pod okupacją niemiecką. Zgodnie z decyzją władz niemieckich, wszyscy, którzy pracowali w Policji Państwowej, Polskiej Policji Państwowej, mieli obowiązek zgłaszania się do pracy w Policji. Ojciec początkowo bał się, nie chciał się zgłosić, ale na skutek tego, że wcześniej nawiązał kontakt z innymi ludźmi, którzy już pracowali w podziemiu, czyli konkretnie byli członkami Związku Walki Zbrojnej, bo to pierw powstał ZWZ, a później się przekształciło w AK. Powiedziano, że dobrze byłoby, żeby Stefan Łuksza był w tej policji, nie
kryminalnej policji niemieckiej, bo będzie jednak swego rodzaju wtyczką, która będzie mogła dostarczać ciekawe informacje. I ojciec wstąpił i był członkiem kryminalnej policji niemieckiej i rzeczywiście no, robił to, co od niego chciano, ale nie Niemcy, tylko to, co od niego też chcieli Polacy. Oczywiście ostrożnie, bo Niemcy to nie byli durnie, których łatwo było wyprowadzić w pole. Ale ostrzegał przede wszystkim przed ewentualnie planowanymi jakimiś nalotami, czy gdzieś o czym dostawał informacje. Po jakimś czasie okazało się, że Niemcy się zorientowali, że mają kreta, że ktoś ostrzega. Ojciec nie chciał czekać dłużej, zrobił pokazową awanturę w domu, że odchodzi do tej drugiej, że zostawia matkę z małym Bogdanem, bo wtedy już się urodził mój brat. Niemcy pozornie dali się nabrać na to, aczkolwiek przesłuchiwali mamę parokrotnie. Ojciec się ukrywał w kilku miejscach. Ukrywał się między innymi u rodziny Zawiszy, tego co uciekł również z Ostaszkowa. Ukrywał się u Surgota, który mieszkał w Siedlcach. Potem opracowali plan poprzez pośredników, że mama też wyjedzie, ucieknie z Tomaszowa. Mamie się udało via Warszawę wyjechać tam pod Siedlce, gdzie ojciec przebywał. To też była duża sztuka, bo dostanie się do pociągu w czasie wojny to graniczyło z cudem czasami. Od czasu ucieczki z Tomaszowa Mazowieckiego mój ojciec ukrywał się pod nazwiskiem Górnicki. Był Stefan Górnicki. I nawiasem mówiąc, oryginalną kękartę ojca do dzisiaj posiadam na to nazwisko i moja mama była górnicka. Ojciec w końcu wylądował w majątku Nowiny, leżącym, to jest koło Serocka, właściwie to jest koło Siedlec, należącym do Henryka Wernera. Był to inżynier rolnik, jego matka z domu była Fuchs, a rodzina Fuchsów to byli właściciele znanej przed wojną fabryki czekolady. Mimo, że miał niemieckie korzenie, nie przyjął oferty Niemców podpisania Volkslisty. On był kapitanem Wojska Polskiego, nawiasem mówiąc odznaczonym za wojnę 20 roku medalem za odwagę. Ojciec mu powiedział jak na spowiedzi wszystko, że uciekł, że jest poszukiwany przez Niemców, że jest nagroda za jego ujęcie. Okazało się, że Werner też był w AK i powiedział, że on to wszystko przyjmuje do swojej tylko wiadomości i zaproponował ojcu stanowisko pisarza majątkowego. I ojciec do 1944 roku pracował u Wernera jako pisarz majątkowy, a matka początkowo mieszkała gdzieś tam na wsi, we wsi Wodynie chyba, potem przeniesie się do Czworaków w Nowinach. I tam doczekali do 1944 roku. Właściwie było tam bezpiecznie, ale o jednym chcę powiedzieć. Niestety majątek stanowi łatwy kąsek dla różnego rodzaju oddziałów działających w lesie. Proszę mnie dobrze zrozumieć, użyłem słowa oddziałów. Jedni to byli partyzanci, drudzy to byli zwykłe bandy. Trudno było rozróżnić kto co, bo w tej chwili się wszystko rozróżnia. Ten był biały, ten był czarny, a ten był czerwony. Mój świętej pamięci brat pamiętał jako czterolatek napad takiej, użyję jednak słowa bandy, na majątek. Kiedy wyprowadzali krowy, wyganiali świnie, a co najgorsze, podpalili stodoły i chlewy. Brat mówi, do dziś ma w uszach ryk palących się krów i tak dalej, i tak dalej. Na skutek tych napadów okazało się, że działała tam również prawdziwa partyzantka. Nawet partyzantka związana chyba z Rosją, ale nie jestem pewien. To był 1944 rok. I jednego razu ci partyzanci napadli na Niemców, którzy przyjechali do tartaku, który należał do majątku Nowiny. Niemcy przyjechali po drzewo, partyzanci napadli i zabili kilku Niemców i coś tam pozabierali. Jednego z tych Niemców miejscowy parobek schował w piwnicy. Wkrótce potem przyjechali Niemcy, uznali, że to ludność miejscowa pomogła i powiedzieli, że ich wszystkich rozstrzelają. Postawili pod płotem kilkanaście osób z tego majątku. Mamie kazali wziąć brata na rękę, też pod płot. I wtedy się okazało, że wraca Werner z Warszawy. Powiedział tam ktoś, bo żeby poczekali, bo właściciel jedzie. Więc poczekali Niemcy. Przyjechał właściciel, zaczął rozmawiać z tymi Niemcami. A wtedy przyleciał ten gospodarz, który schował Niemca i powiedział, że on tam, jeden Niemiec tam siedzi. I wyciągnęli tego Niemca, który roztrzęsiony był cały i powiedział, tak, no mnie schował.
No to Werner mówi, ty jak chcecie rozstrzelać ludzi, jak przecież nasi moi ludzie ratowali Niemców. No i Niemcy to uznali. Tylko, że moja mama posiwiała wtedy, w ciągu jednego dnia. W 1944 roku, kiedy Rosjanie doszli do Wisły, ojciec postanowił przekazać wojskom rosyjskim informacje o umocnieniach niemieckich w okolicach Tomaszowa i Spały. Dlaczego? Dlatego, że jak jeszcze pracował na policji niemieckiej, ja przedtem jeszcze, no, jak zaczynał pracę w ZWZ, to jako zadanie miał zbieranie informacji o tym, jakie umocnienia, gdzie powstawały, jakie lotnisko, jakie magazyny i tak dalej. Ojciec się zgłosił do jakiegoś oficera i powiedział, że posiada takie informacje. Następnego dnia pojawił się u taty podpułkownik Niewolin. Był to pracownik zwiadu Armii Rokossowskiej. No, wysokiej rangi, prawda, podpułkownik. Ojciec mu na mapie naniósł to, co wiedział. Powiedział wiele informacji, dość ciekawych. Pan pułkownik to ponotował i mówi, ja ci za te informacje zapłacę. Tata powiedział, że on nie przyjmie zapłaty, bo jako oficer uważa, że ci, którzy przyszli wyzwolić ich z okupacji niemieckiej, takie informacje powinni dostać po prostu jako dowód pewnej wdzięczności. Wtedy pułkownik Niewolin wyjął taką małą karteczkę, A6, a może jeszcze mniejszy rozmiar, i napisał tak zwaną sprawkę. Stefanowi Górnickiemu, w nawiasie Łuksza, za cenny materiał o przeciwniku, który przekazał w rejonie Tomaszowa, dodał, który przekazał Czerwonej Armii i tak dalej, podpisał się pułkownik Niewolin, poczta polowa, numer, data. Ojciec wziął i schował tą sprawkę do portfela, zapomniał. Jeszcze tego samego lata postanowili już nie korzystać dłużej z gościny Wernera. Nawiasem mówiąc, Werner w obawie przed wojskami rosyjskimi gdzieś wyjechał nawet. I ojciec przejechał z tego majątku Nowiny w Białostockie do ojca. Ojciec zatrudnił się jako leśniczy w leśnictwie Podozierany. Pracował tam kilka miesięcy w dość ciężkich warunkach, bo to nic tam prawie nie było. Jak Rosjanie przekroczyli już Wisłę w styczniu i poszli w kierunku Odry, postanowił tata pojechać do Tomaszowa, zobaczyć, co się dzieje z teściami, zresztą rodziny mojej mamy. No jak było jechać? No nic nie działało, więc poszedł pod najbliższy semafor linii kolejowej, która tam przebiegała niedaleko Bud. Pociąg zwolnił pod semaforem, ojciec wskoczył do pociągu, tylko miał pecha, pociąg wiózł czołgi, czyli otwarte platformy były. Umieścił się pod czołgiem i prawdopodobnie, z tego co ja pamiętam, zapalił papierosa. I chyba to go zdradziło. W każdym razie w pewnym momencie ochrona pociągu się zorientowała, że ma lokatora. Zatrzymali pociąg, wzięli ojca za kark, wyciągnęli i powiedzieli, ty szpion, sukinsyn, trzeba cię rozstrzelać. Postawili go pod drzewem, ale wyszedł ten szef obsługi, powiedział, a przeszukajcie tego łobuza. Przeszukali ojca i w portfelu znaleźli tą sprawkę. Zanieśli do dowódcy, on czyta raz, czyta drugi raz i mówi, to ty nie szpion, to ty nasz przyjaciel. To chodź, będziesz teraz jechał z nami. I do Łodzi dojechał tym transportem, pijąc z nimi samogon. Proszę zwrócić uwagę, jak niewielki był dystans pomiędzy życiem a śmiercią. Tu stał pod drzewem i by go rozłupali, bo jechał pod czołgiem, a tutaj jako przyjaciel jechał wygodnie w wagonie, prawda, i popijając alkohol. Dojechał do Tomaszowa, okazało się, że reszta rodziny przeżyła, że nic się złego nie działo. No i rodzice się przenieśli na początku 1945 roku do Tomaszowa Mazowieckiego, bo no, tam, gdzie rodzina mieszkała, no i starali się ułożyć sobie dalej życie. I stąd mój ojciec potem podjął pracę w Zjednoczeniu Włókiennictwa. Tam kilka fabryczek niedużych było w Tomaszowie Mazowieckim. Powstało takie zjednoczenie jako dyrektor pracy i płacy tego zjednoczenia. No dobrze, tylko że ojciec w pewnym momencie musiał powiedzieć, kim był. To znaczy nie musiał powiedzieć, bo to, że był w policji, to wszyscy w Tomaszowie wiedzieli. I Służba Bezpieczeństwa zweryfikowała tatę. To była oficjalna komisja do weryfikacji byłych pracowników policji. Zweryfikowali ojca pozytywnie. Ojciec miał bardzo pozytywne oceny od różnych ludzi. I z prawa, i z lewa, i ze środka. Ten dokument do dzisiaj się zachował w moich papierach, że mój ojciec, jako były pracownik Policji Państwowej, może
pełnić funkcję publiczną. Ale w ślad za tym, poza dokumentem, powiedziano mu znamienne słowo. Takiemu skurwysynowi jak wy, Łuksza, to kości łamać, a nie na państwowej posadzie pracować. Dodatkowo doszło do tego, że się ujawnił, że był członkiem AK, no musiał podjąć taką decyzję. I dostał, nie pamiętam, miesiąc czasu czy dwa tygodnie czasu, żeby się wynieść na tak zwane ziemie odzyskane. A potem się okazało, że daleki ojca znajomy sprzed wojny, pan Suchorski, nie pamiętam jego imienia, pracownik i przedwojenny, i powojenny Ministerstwa Leśnictwa, który jeździł w Białostockie polować na kaczki i tam poznał ojca, pomógł tacie znaleźć leśniczówkę na tak zwanych ziemiach odzyskanych. I leśniczówka leżąca niedaleko miasteczka Dobrodzień. I tam w marcu 1947 roku z całą rodziną osiedlił się mój tata.